Nie wiem, no powiedzmy, że nie wiedzieliśmy jak grać na druidę, dlatego tak poszło w sumie. Bo jakąś linkę on ma, ja nie miałem pojęcia, że to redukuje damage w ogóle. A on chyba to odpalał, jak ty byłeś na trzech stakach też. Tak, tak, no. Znaczy się, to, że dam zasłonię mapę, znaczy ekran, to nic nie da, bo oni będą przychodzili za mną w grze. No bez eskorty się tam nie dostaniemy. No nie. Nie wiem, straciłem 100 tysięcy silvera już, bo tyle razy się wylosowało w tym samym miejscu. A tam nie możemy iść, bo są chłopy. Zajebioza. Dobra, trudno, jak nas zabiją, to nas zabiją. Nie chce mi się szczerze cały czas. Chodź to odgórujmy, o ile da radę. Mam nadzieję, że nie wejdą teraz. No. Nie trzeba oponentów. Zmontowany jest, że coś. A, no to widzisz. Mówisz, że nie trzeba oponentów. Archy, jak ja ich kurwów nienawidzę. Holy, one-handed holy. 1100 pod kapa ma. Z firem. A drugi DPS, no to na healera, no nie ma co. Musisz sobie poradzić, bo na mnie Claymorek będzie siedział. O kurwa. Jak ci idzie z nim? Bo ja tak ledwie zipię. No, on też, tylko się wychilował właśnie. O kurwa. Leży, prawie. Strollowałem ci? No, no, no. Kurwa, fir. Ja wytrzymam na niego. Jeszcze mu autoataczki dokładam. Leży. Dobra, ładnie. Dobrze, lepiej zgirowany był niż ja w sumie. Ale mi jebnął. Leży. Nie! Dobra. A shielda nie używałem, zapomniałem o shieldzie w ogóle. Kurwa. Ile fejma za niego było? A nie wiem, na pewno. Źle to zagrałem. Ale no, źle zagrałem to. Aha, XD. Ile kasy było? 150. A ty nic nie miał. 50k. Dlatego tak prosto to było. A i tak biegał dookoła tego cały czas. Chcemy iść po fejma, bo to jest no tak, 40k tak. Więcej na specki ci. Chat trup. No i dobrze, śpijcie sobie, jest 2:30. Cholera, z doświadczeniem do gildii to pokaż kciuka. O, tego. Spoko. Może być, jak masz ochotę. Pewnie. Jeśli będziesz używał Q leczące na siebie kilka razy z rzędu, to dostaniesz healing sickness, przez co leczysz się dużo mniej. Co ty mówisz? A jest! 40% decreased heala i ja biegałem na chłopach i się dziwiłem. O, skurwelsyn. Są? Dwóch DPS-ów? Czekaj. Tak. O, potka, jak coś, masz potkę. Dom... Uciekłeś ode mnie. Nie miałem range ani na shielda, ani na heala, ani na nic. Chciałem w chłopo wejść. Ale my się rozdzieliliśmy, kompletnie jakby poleciałeś na drugą stronę ekranu. Ale nas rozjebali. Czekaj, co to za chłopy były w ogóle? Stats. Słaby gear mieli, wiesz? Bloodletter to jest ten burst, execute. Znaczy wiesz, ja bym doskoczył do ciebie i insta odepnął ich i by nic nie zrobili. Byśmy przehealowali i byłoby git. Ale niestety. Ale powiem ci, że nawet jakbym mógł do ciebie doskoczyć, myślę, że ciężko mogłoby być. Ja bym musiał przewidzieć, że taki damage mi zrobił na starcie. A potem odpaliłeś? No właśnie. Bo na double DPS-ów to na starcie możesz potem, bo to chodzi tylko o to, żeby wytrwać ten burst na starcie. Jak wytrwamy, to jest winek. Ale i tak idzie lepiej niż wczoraj. Wczoraj to my nic praktycznie nie wygrywaliśmy. Mhm. Przed wieczorem. Ty, ale jak jakiś chłop wspomniał, jak powiedział jakiś chłop na czacie, że ma screeny przygotowane i stream sniping jest zabroniony, to przestali nagle wszyscy snajpić nas. Się przestraszyli jakiegoś komendanta twitchowego. Dobrze, dobrze. A ten Bloodletter pod double DPS-a się wydaje być bardzo fajny. A mówiłeś, że jakiś jest komp pod bombę, tylko specek nie mam powbijanych. No, musisz obejrzeć filmik. To wygląda tak prosto. Fight się kończy w 5 sekund, jeżeli to dobrze zagrasz. No, tu się skończył krócej nawet. A tam wchodzą w jakikolwiek target? W zasadzie co jest pierwsze tylko? Tak, z tego co widziałem to cokolwiek. Bo jeden gość daje stuna, potem jakieś podrzucenie i coś, a drugi z tyłu stoi, daje taki laser. No double DPS na wyższym MR może nie działać, to prawda. Bo tam ludzie wiedzą dokładnie, co robi dany skill. Ja to połowę tych skilli, na które gramy, to nie znam. Ja wiem, co heal robi, o. Ty, ale kaski z podatków będzie, jak jest dla osób. Jak ktoś chce inwa... Oj, ty, upadniesz. Oj, coś się pchają do przodu.
Nie wiem, czy nie dwa depsy. Chyba tak. Potem zawczasu. O, na mnie będą wskakiwać. Ty, ja mam cooldown na pocie, na resy. Ta, dwa DPS-y. Dobra, przeżyłem, ale nie. Zabijesz? Kurwa! Ciężko. Płota na resy, cooldown mi wskoczyła. Czemu? No, ja użyłem... No właśnie nie wiem, bo ja też zmieniłem, ale ja nie miałem cooldownu. Czemu miałem cooldown na płot na resy? Ale to gówno, bo przez to upadłem. Nie upadł w ogóle. Ja pierdolę, no. Zepsułem. No, ale nie wiem czym. Wypiłeś ją? Czekaj, nie, bo mi mówią, że wypiłem, a ja nie, mam wrażenie, że nie klikałem tego. To ja przed walką już widziałem, że pota na resy przecież nie działa. Nie piłem tego, niemożliwe. Dawaj insta następny. Na odkucie się. Lepsze to się wydaje być. Lepsze. Kurde. Jak ja tu stuna nie dostał, to mi się wychilowało na spokojnie też. Stream raz w tygodniu takie gówno? No, wieczorem. Czemu gówno? Masz się słabe do oglądania, ale przyjemne do gry. Zaczęliśmy od chyba trzech wygranych, no i teraz trzy przegrane. Jaka jest meta w tej gierce? Zależy pod co. Na każdy tryb gry masz inną metę. Na ganki inna, na Hellgate inna, na PvE inna. Jakby musiałbyś sprecyzować pytanie. A nawet jak sprecyzujesz, to nie wiem, czy ci będę mógł odpowiedzieć, bo się nie znam na tyle. Dobra, teraz się uda. Chyba healer, bo coś tak kutaszą trochę. Dobra. Nie, od razu, żeby... Ta, healer. Żeby nie zmienili. On mnie goni. Także... Ja se uciekam na spokoju. Ale mnie nie uderzył raz. Co? Irek? No. Też ode? Tak, se o, ale jest git. Czemu to nie odpycha? Leży? Pomóż, kurwa! Zrób po tyle damage'a, ile się da. No robię. Nie! Kurwa! Ładnie. Już miałem cooldown na heal'a. On ma buty jakieś. Kurwa! Dobra, leżą. Raźnij mnie. Da się tak? Nie. Jest taka redukcja heala, że szok. No właśnie było, na start było ciężko, bo się outhealował, ale potem dwa kombosy siadły i tak... Ale ja też o tym zapomniałem i on o tym zapomniał i ja. Trzeba podbiec do ciebie, dać ci jednego losowego heala i wtedy ten debuff schodzi. Mhm. Nie widziałem w ogóle o tym, dobrze mi napisali. O, jest z bomby walka. I lecimy. Jest boss. Będzie podwójny reward. Kurde, ręce mi się aż pocą. Stresuję na tych Hellgate'ach. Strach ręce paraliżuje. Są. Oj, chyba DPS-y. Bo się wpieprzają. Potem raz. Odpalam potem. Dobra, chyba. Będzie Gites. XD. A, Polacy. Ty. Na widzów. Ale mnie nos spędzi. Ale nie podłoży... O kurwa, ty! Co jest? Co się stało? Nie mogę. Nie mam speli, żeby to zrobić. Co to się kurwa stanęło? On mnie wykajtuje do full HP. Nie no, już ma fulla. Uuu, ja pier... Ja ci nie mogłem heala dać w ogóle. Byłeś w range'u, nie? Chyba. Tak, ale miał redukcja jakaś była. Ty, no nie wiem. Widzę, dobrze piszę, możesz na lawę poczekać. Na co? Na lawę? Lawę. No go powypycham opór. He, jakie spele najlepiej na lawę wziąć? Full heala. Chyba, chociaż nie, mam dwa odepchnięcia. Na lawie powinienem wygrać to. I co jest? Zdispelował to. Zgon. Chociaż? On blad leterem gra. Wiem, widzę. Do 50. No już mnie zbił.
niestety. Ja pierdolę. Jak to close było. Ale tak fajna walka była w sumie. No, ale tylko... trochę nie doceniłem. Jak już jeden został, to mówię, no w sumie na ludzie. On ci też, mam wrażenie, jakąś redukcję heala dał, bo kliknąłem na ciebie cooldown, zero kompletnie uleczył, a następnym dostałeś bursta. Nie wiem, bo nas gonią. Ten snajper co 2 godzin za mną lata. Odkąd Albiona odpaliłem tylko. No ale co no, jak chce nas zabić, to zabije. Nie wiem, że to nielegalne. A nie wiem, jak działa ta R moja dokładnie, bo jak ktoś stoi w środku, to chyba nie odpycha. Dopiero jak ktoś stanie na granicy, pa, teraz go nie mogę odepchnąć. Nie wiem, jak to działa. Nie zawsze odpycha to. I też straciłem HP przez to, bo chciałem go odepchnąć, wszedłem w niego, a to nie odepchnęło. Nie wiem, jak to działa. To 2 Hellgate'y i siądą porządne, to odrobi się... Nie no, ja nie odrobię, bo to... Ile twój loadout kosztuje? 400 około. No to podobnie jak mój. A, on grał Percha, więc na pewno rzucę, jak odpalałeś klatę. A, no widzisz. Ja też słabo tam zagrałem, mogłem ugrać to. Niepotrzebnie takie Olina chciałem zagrać. Mogłem jeszcze kajtować. Się to zabijanie noobków? No, zabijają nas. Ale nie wiem, teraz te wszystkie walki praktycznie, co gramy, to czuję, że szansa jest. Tylko po prostu leci misplay i tyle. A wczoraj... tego, co było na początku? Tak, a wczoraj tak nie czułem. Wczoraj czułem, że po prostu... Nie wiem. Niemoc czułem wczoraj. Były wszystkie, co przegraliśmy, to stricte albo moja, albo twoja wina, albo nasza. A wczoraj to po prostu... No nie wiem, no tam... To nie był błąd, to po prostu było wszystko źle. Healuję, ale... Jest kurwa ciężko. Co one takie wkurwione? Dobra. Ale drugi raz tu upadliśmy. Moby cięższe niż... Drugi raz tu upadliśmy. Dokładnie ten sam layout mapy. Trybunał. Za dużo zlurowany. Zawsze powinniśmy te moby na fejma robić po zabiciu. W sumie. Bo ja też leveluję specki. Co ty kurwa grasz? W Albion Online. Od teraz to będzie główna gra na streamach i nic innego nie będzie grania. Się możesz zacząć uczyć. To nie ode mnie, tylko od tych, co piszą do mnie privy, bo oni więcej wiedzą. Skończyłeś się? A to już dawno akurat. Care staff. Oj, potem je gotową, bo chyba double DPS. O kurwa. Dwa targety naraz lali. Nie mogłem się ruszyć, dostałem Fira i od Studwera. A ja musiałem siebie healować, bo mnie równocześnie bili też. Nie wiem jak to, co to się kurwa stało? No chyba byliśmy za blisko siebie po prostu. Po tym Kerstaff chyba ma jakiegoś skilla, że... Tak, Kerstaff nas dwóch praktycznie sadł. Nie, bo oni w dwójkę tak średnio im idzie, szczerze. Tylko problem jest taki, że ja się nie mogłem healować, bo musiałem siebie. Zeswapowali. O, to rzucił na ziemię właśnie, na końcu. I rzucił w nas dwóch to. A jeszcze. No, ja za blisko też byłem ciebie. W sumie. Ale ja do ciebie doskoczyłem, żeby ci... Underwaysy i prawo góra. Ja do ciebie doskoczyłem, żeby ci heala dać. Nasze shielda. Oj, tyła różnie z tym czytaniem czatu. A... Jesteś popierdolony, kolego. Najlepiej byłoby wam zmienić DPS na próbę, bo Claymore jest bardzo off-meta po nerfach. Jak to? On już specki wbił. Już się nauczył grać tym. A na co powinien zmienić, jeśli chodzi o Melasa? Bo Kerstaff mu nie siadał ponoć, demonik. Coś melem. No, daggerki się wydają być totalnym kocurem. Ale ja... widziałem, czytałem sobie dzisiaj patchnoty. Widziałem miesiąc temu był nerf na E. A daggerki są lepsze, czy demonic staff? Jakbyś miał ocenić? Nie, to dagger pery chyba. Ponoć w następnym patchu też mają jakieś buffka dostać, czy coś. Daggery są strasznie OP, a jak nie umie grać, to para sztyletu. Ale to nie chodzi, chodzi o budżet, że tamte są pyton drogie. Tak jak ta klata w sumie. Co gram. Już 2 miliony straciłem, ponad 2,5. No jak daggerki dobrze użyją redukcji heala, to jest zgon. Ogólnie. Jak znegują heala z E na low HP, to jest insta zgon. Przecież nawet jak znegują zwykłego heala, to jest dużo. A właśnie z mnie każdy dagger to samo ma? No spoko, ja to mówię. Nie jestem koksem i się za takie nie uważam, więc się mogę mylić. Jak double DPS, to kajtujmy ile się da bijąc przy tym sam, nie wiem. Oj, coś nas chyba raszują. Czy nie? Daggerki ma. Daggerki i heal. No to będzie w pytkę. Powinienem spela zmienić. Ja go kajtuję ile mogę. No kurwa, czemu to tak nie działa?
Aj. O, znagował mi całego heala. Muszę cię healnąć, mam motion healing sickness. Do mnie, proszę shield. Kurwa! Aj, na fiszę upadłem. Odrzucił mnie i healer i ty byłeś za daleko, ja nie mogłem shielda kliknąć do ciebie. A czemu, ale to czemu było, uciekałeś tam w sumie? Tak daleko. No, nie, to że... Ale to nie to. On wypadł dużo, dużo wcześniej. Tylko on ma jakieś dasza, nie? Także doszuje do swojego. Ja mam to samo, no. Chciałem kliknąć no. Teraz. W tym samym momencie użyliśmy spela. I on dasznął, ja dasznąłem. I jak on dasznął, to już nie dodało damage'a. Wiem, że mogłem użyć na przeciwnika, ale chodzi o to, że i tak bym najprawdopodobniej upadł. Chciałem się zrepozycjonować tam, tylko to było poza cały ekran za daleko. Dobrze, za free te testy. No. Ja nie wyniosłem ani... Znaczy, zabiliśmy wiele razy, ale zawsze dalej wchodziliśmy. Ty, no na dobrą sprawę, to dalej bym Hellgate'y latał. Tylko, no nie ma partnera. A są solo HG? Są Corrupted solo, ale tam nie masz takiego rewardu. Chyba, że pójdziesz na Slayery, to tam musisz mieć tak pojebany gear, że szok. Dobra, dawaj, skoczymy z dwa Hellgate'y i wypieprzam. Ciekaw jestem, czy będzie różnica w DPS-ie, jak Berditto siądzie na dagery. Ciekaw jestem, czy będzie jakoś dużo prościej. Bo teoretycznie gear tu nie ma znaczenia, bo i tak jesteśmy pod kapa. I tak mamy kapa, więc no... Dużo lepszego gitu, nie będzie miał lepszego gitu niż Gustaw. Jezu, jakie te loadouty są drogie, kurwa! Ale nie moje to. Znaczy moje, ale no, wiadomo, jest jak jest. Ale ja mam wrażenie, że Albion się bardziej ludziom podoba niż Poe, szczerze. Albo mi się wydaje. Mam wrażenie, że Albion bardziej podchodzi ludziom do gustu. Znaczy, plus jest też taki, że w Albionie nie masz takiego rozpierniczu na ekranie. Czemu ty masz 1245 item powera? Czy ty normalny jesteś? Przecież idziemy... Aha, bo ze specek. Masz wszystko na... Ty masz wszystko na stówę. To masz tańszy gear niż ja i to sporo. Item power? Ja pierniczę. Ale to OP są te specki. To takie tak budżetowo. Chodzisz ubrany? Ledwie co cię to kosztuje? No, czekaj, to był devil giveaway? Wishery? Nie. Ty, to ten loadout się wydaje turbo tani. O, walimy się. Inspektuj se, rób co chcesz, ja będę stał awk i czasami ci healka rzucę, dobra? Z tyłu graj, czyli rushować na ciebie, dobra. Nie no, jaja se robię, spokojnie, będzie tyłem grane. O kurwa! Coś ty mu zrobił! Ale jaja! Idę odepchnąć healera, czekaj! Oj! Zjebałem. Chyba się zagapiłem trochę. Dobra, będę healera odpychał, jak chcesz go bić. Ja stoję przy healerze, zaraz... Go podpycham. Idę healera odepchnąć. Ty, no nie działa. Ty! Co jest, kurwa? Zagopiłem się. Ale ci zajebał. Za daleko jesteś. Nie troluj, nie troluję. Ale ciepło jest. Strasznie ciepło. Jest close jak diabeł. Dawaj, pięknie! Ładnie, kurwa. Ale było close jak diabeł. Dobry gear miał healer. Gdyby nie ten gear healera, to by było o wiele łatwiej. Wjeżdżyłeś na takim HP nieraz, że... Uuuuj! Nic ci nie straszowało. Chłop miał nawet poty na zmianę. Dawaj po fejma, po ten, po... Miał reflekta na chudzie i nie mogłeś bić? Czegoś się czesz po nosach, bo się podekscytowałem. O, dziękuję, dziękuję. Nie mogłem go wypychać właśnie, diabła. Bo kontrował za każdym razem, jak tylko podchodziłem, żeby dać mu tego knocka, to zawsze to kontrował swoim. Nic nie mogłem zrobić. No problem jest taki, że jak ja odpalam tą puritkę, to... to jest taki chwilowy dead moment, co cię nie healuje. Tylko chodzę, żeby utility wykorzystać tego. Taki problem jest. I ty, no, możesz upaść prawie przez to. Oficjalna petycja.
A już są dwie petycje, widziałem. Vip dla Wojtyły. A tam Vip dla Wojtyła. I tam proszę o głosowanie na Vipka dla mnie, ponieważ nie chcę mi go dać. Zapewnię wam wolność i dużą ilość imprez. Ale jak Wojtyła będzie miał Vipa, to po pierwsze nie będzie miał ograniczenia spamowania na czacie, co już jest dużym problemem, bo on jest strasznie narwanym człowiekiem. A po drugie będzie mi gówno w linkach wysyłał. Zajebiście będzie. No będzie ekstra. To nie... Jakie minusy? To były minusy. Powiedziałem jasno. To były minusy. Czekaj, co to? Great Holy Staff. Z puritką kolejny. Tu każdy z puritką, bo ty masz jakieś ranką, rangę pojebaną. Ja gram na takich kocurów potem. Jaki DPS? Nie wiem, kurwa. Jest to ryzyko. O chuj. Defishery ma. Te dagerki mocne. Wjebaliśmy chyba. Ciężko będzie? No ja czuję smród straconych pieniędzy, ale no... Życie jest jakie jest. O kurwa, muś zajebał! Ten healer jest jakiś... Co ten healer zrobił? Aleś mu wyjebał bombę! Co to było? Spalił heala na twojego antyheala? A, wszystko mu znegowałeś, zneglektowałeś mu wszystko. Ja nie wiem jak to widać, że się ma antyheala na siebie nałożonego. Bo ja też się często z tym spotykam. No już mam 1 400 000. No wie co mówi, ale mi tak jest dobrze, jestem przyzwyczajony tak. Next? No, nie wiem jak... No to jest dużo pieniążków, no, ale... Dawaj nexta! Żartujesz? No ale ja nie. Pietry dwa razy... A, ja nie mam, nie mogę dźwigać, dobra, to już nie możemy. To już choćbym chciał. Chcesz coaching? Jestem top 1 healerem pod względem obecnej infamy? Możesz... Co? Co ty opowiadasz? Nie wiem, czy cierpliwość będziesz miał do mnie, widzu. Myślę, że coś tam, co nieco wiesz o grze. Znaczy, nie wiem, czy teraz, ale dodam cię do znajomych i sobie możemy jak coś pogadać. Zobaczymy. Niestety chłop ma problemy z głową. Przepraszam za niego. Już go zmutowałem. I jeszcze go zgłoszę, co by... Może go ktoś ukarał. Bo by wypadało za coś takiego. Deny heala. Bo jak chłop rzuci heala swojego bursta całego, to... Oj, nagle heala poleciał. Mam heala. Kurwa, ładnie. Jasny gwint. Ale close było. A tam wykręciłem raz na zakręcie. Odepchnąłem. Czemu ty za każdym razem stop piszesz? Mają prawo walczyć do ostatniego tchu. Bo uciekają, jak nie piszesz. Słuchaj, była sytuacja taka. Graliśmy... 2 na 2, mój ziomek upadł, ja healerem zostałem solo na 2 i 2 zabiłem. Tak było. Ale to w labie, jak była cała plansza w labie. Chyba im komp padł? Nie no. Wypchnąłem ich do lawy i przehealowałem się. Uuu. Z niebieskiego takie coś? Ja nie mam space na tej temki? Nie chcesz jeszcze jednego? To daj mi coś, ja ci oddam może. Czy coś? Nie wiem. Ja jeszcze mam troszkę miejsca. Coś brudny na policzku? Gdzie? Zbroda. Pacanie. No pacan, to nie jest brzydko. Powiedziałem najbardziej pieszczotliwie jak się dało. Nie no, ja muszę chyba namówić go na te dagerki, powiem ci. Jak ja widzę co ty robisz, to chore. Znaczy wiadomo, że to też skill jest ważny, ale... No Claymorem, jak on gra, to... No musi na 3. rotacji zabija. Ale nigdy nie ma tak, że od 100 do 0. Tamten gnojek się trzyma z dala. Oj, co to za specki. 120 na wszystkim healer prawie. I ciężko chyba będzie. Czemu Bolonia nie bije? On kajtuje po cooldownach. Pokój. Teraz oni kajtują, widzisz? To jest gra cooldownów. Chyba. Albo spela zmieniają. O kurwa, misklik. Zjebało. Ale gameplay, no cicho. Walczy. Thank you.
Dobra, to są jakieś noby, wjedziemy w nich i detonujemy. Chociaż, chodź, nie ma co. To jest heal też. Z depsem by raczej tak... Chociaż nie wiem, ty masz skille do zmiany. Dobra, to ja sprawdzę. Ta, stoją... Fire? Chyba. Fire i coś. Aż taki Pussy Gaming się tu załącza? No, scout jest ważny, no. Nie neguję tego. Healer. Co jest? Coś tym zrobił. To jakieś chyba bambiki były. Chłop miał seta za 40k. No. Bambiory.